Trąba słonia afrykańskiego to imponujące wielofunkcyjne narzędzie. Jest jednocześnie elastyczna i silna. Może zerwać źdźbło trawy, ale też powalić drzewo. Niektóre słonie za pomocą trąby zjadają około 270 kg roślinności dziennie. Trąba może służyć jako słomka do wciągania wody, fontanna do tryskania wodą albo fajka do nurkowania. Pozwala zwierzętom na delikatny dotyk, mocne popchnięcie czy wydanie ostrzegawczego sygnału. Inżynierowie podziwiają niezwykłą elastyczność trąby słonia, wynikającą z tego, że nie zawiera ona ani jednej kości. Składa się natomiast z około 150 tysięcy mięśni, które tworzą niesamowicie wytrzymałą strukturę. Naukowcy zainspirowani trąbą słonia starają się skonstruować model robota o zwiększonej elastyczności. Projekty przemysłowe często można ulepszyć dzięki kopiowaniu doskonałych rozwiązań zaobserwowanych w przyrodzie. Co o tym sądzisz? Czy trąba słonia powstała w wyniku ewolucji?